Artur, miał być zimny chirurg, miał być Spielberg, a jednak troszkę się napaliłeś na nokaut w pierwszej rundzie. No tak jak widzieliście, niestety znowu źle i mówię, zawsze mam tak, że jak lekceważę zawodnika już przed walką, to miałem go nie zlekceważyć, ale jak widziałem jego wolny styl, to nie dało się, no ale mówię, było widać, że też niby teoretycznie widziałem, że go trafię, a tu brakowało tego, bo na siłę to robiłem, także znowu trochę pokory trzeba przyjąć na klatę i znowu zapieprzać. Czyli co, zlekceważyłeś go, czy też emocje zrobiły swoje, które ta adrenalina, którą czułeś przed wyjściem do ringu, nie potrafisz na tym zapanować? Nie, adrenaliny właśnie nie czułem za bardzo takie przed tą walką, tak dziwnie wiesz, myślałem, że wyjdę walnego i będzie po sprawie. Bardziej mówię, lekceważenie, jak do kogoś podchodzę, że będzie walka, to boksuję, a tutaj wyszedłem i swoje, także tylko teraz nauka, znowu nauka i trzeba się uczyć. Te ciosy wchodziły ci praktycznie od pierwszej rundy, ale okazało się, że tak słabej szczęki to on nie ma jednak. Znaczy teoretycznie wchodziły, ale nie trafiałem na brodę, nie było, jeden cios tam chyba trafiłem taki prosty, że wyszedłem, a tak to wszystkie ciosy były gdzieś tu na głowę, coś tam. Także mówię, za bardzo okrężne ciosy, chciałem ubić sierpowe, no znowu zła walka. W drugiej rundzie, po tym pierwszym knockdownie, czemu jeszcze poszedłeś za ciosem, czemu uderzyłeś go, jak on już leżał? Nie wiem, takie emocje, po prostu leżał, myślałem, że jeszcze nie pada, tylko stoi, żeby go gdzieś tam trafić, także tak to wyszło. Trener skarżył się trochę, że nie słuchałeś go za bardzo w narożniku, sam sobie ustalałeś taktykę? No właśnie, najgorzej jest to, że właśnie zawiodłem trochę trenera i ja zawsze mu tak ufam, jak mówię, najbardziej na to jestem zły, na siebie. Trener powiedział, że zaczyna się wszystko od nowa. No dokładnie, no. Myślałem, że już zaboksuję. No zobaczymy, nie wiem naraz na czym stoję. Co będzie 30, nic nie wiem. A jak fizycznie? Czujesz się gotowy na 30? Nie, no czuję się gotowy, jestem przygotowany. Mówię, to wszystko okaże, co teraz powie trener. Duże zamieszanie było z rękawicami przed walką, o co chodziło? Bazile nie chciał przyjąć innych rękawic, w końcu boksował w tych, które ty sobie sam dla siebie sprowadziłeś z Meksyku. Nie chciał boksować po prostu w innych, albo w tych samych boksujemy, albo w żadnych, więc musiałem mu dać jedną parę. Jak te rękawice faktycznie idealnie leżały, bo trochę się męczyłeś jednak. Nie no, rękawice leżały, nie męczyłem się, bo się źle nastawiłem. Mówię, urwę głowę i jeden cios, słabo się rozgrzałem i to tak. Czyli okazało się, że to, co miało być łatwym zadaniem, to jednak było taką dobrą lekcją dla ciebie pokory. Dokładnie. Mam nadzieję, że to będzie dobra lekcja. Artur, pierwszy raz przed swoją walką hymnu słuchałeś? Proszę? Pierwszy raz hymnu słuchałeś przed swoją? Tak. Znaczy nie przed swoją walką. Przed swoją? Tak, pierwszy raz. Jakie wrażenia? Fajnie. No. Polska, super, no mówię. To szkoda, że tak walka wyszła. Pasy w WBC? Cieszą, czy to tylko taki dodatek? To jest taki koszek w karierze, żeby wyżej gdzieś być i boksować, to dla mnie nie robi wrażenia. Jak będę mistrzem świata wagi ciężkiej w tych, gdzie jest Kliczko, gdzie ten, to dopiero będę się cieszyć, a to jeszcze długa droga, jak pokazała ta walka. Na początku tego roku mówiłeś sobie, że twoim celem jest 10 pod koniec roku w grudniu, pas WBC Baltic. Okazało się, że już w czerwcu to wszystko zdobyłeś, ale chyba styl pozostawił trochę do życzenia. No dokładnie, jak widzieliście, no nie było to, co chciałem zrobić. W ogóle jestem wkurzony, nie chce mi się gadać. A nie czujesz też trochę, że jednak brakowało ci też jak szybkości? Może nie wiem, skupienie zawiodło? Koncentracja? No szybkość była, właśnie koncentracja. Mówię, wyszedłem, tu sobie trener mi mówił swoje, a ja mówię, dobra, pierdolnego i tak będzie. No. I widzieliście sam, dostał tamten, nie mogłem trafić, bo się napalałem i to takie beznadziejne. A nie czujesz, że trochę taka praca poszła na marne? No bo na treningach, na sparingach byłeś w 100% skupiony, zawsze robiłeś wszystko na maks, nawet więcej niż trener wymaga, a na walce nagle nie słuchałeś się? Znaczy to na marne na pewno nie poszło. Dało mi to teraz znowu do zrozumienia. Ćwiczyliśmy to, przerabialiśmy, żebym nie uderzał po lewym tego głupiego lewego sierpa i prostował się. Znowu to robiłem, idiotycznie to wyglądało i mówię, dało to teraz. Pokazało mi tak naprawdę, że jest jeszcze mega dużo pracy. Te ciosy, które przyjąłeś od niego, prawe, proste szczególnie, coś czułeś? Nie, nic nie czułem. To pewnie tak wyglądało, bo wiadomo, łapę też ma ciężką, to tak się od po prostu głowa gdzieś tam odskoczyła, ale nic nie poczułem. Także. Potencjalnym rywalem na Łódź bądź Gdynię 30 czerwca jest Derrick Rossi. Słyszałeś już coś o tych planach? Na razie to trener mi nic nie powiedział, więc nie wiem, jak to tam będzie 30.
Czy czułeś wsparcie publiczne? Jasne, no cieszę się ogromnie, bo naprawdę zawsze czuć, zawsze przyjeżdża ode mnie spora grupa osób, zawsze jest o ponad 200 osób z samej Krakowa Wieliczki, także za to im bardzo dziękuję i mówię, i czuć to, a oprócz tego widać, że też publiczność bydgoska też mnie wspierała, także dziękuję bardzo. Jeszcze się będziecie na mną pastwić?